Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Proszę mnie ciszą muzykę. Proszę Państwa, do momentu wyłonienia tegorocznego zwycięzcy Szczebula dzierży koronę królewską i berło, panie sołtysie, czerwone. Ale żebyśmy sobie przypomnieli, jak to z nimi było w tamtym roku, odśpiewają piosenkę, która była wykonana przez nich jako drużynę zwycięską w konkursie śpiewaczym. Zielone cienie kaktusów osłonią kogoś z kimś, nie zdradzą ile całusów i kto je tutaj skrył. O słodka Hanno, gdybym śmiał, kwiat kaktusa bym ci dał. W konkurencji muzycznej, gdzie za chwilę tu na scenie każde sołectwo wykona jeden utwór solo bądź grupowo, którego tematyką przewodnią jest patriotyzm. Nazywamy się Kamyki, jesteśmy z Kamionki i serdecznie zapraszamy do wysłuchania naszego utworu. Wolność, ty najpierwsza z własności człowieka, bez której inne nikną i szczęście ucieka. Adam Jerzy Czartoryski. Dziewczyna z granatem w ręce, dziewczyna w zielonej sukience, Warszawa się broni, walka trwa, o wolność, o nowy kraj. Broni dziewczyno kochana, to broni chłopak mój. Wnet wolna będzie Warszawa, to broni o wolność na bój. Salud.
żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w górę, gdy cichła pieśń. Szliby walczyć o twój dom wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak myśl sprzed lat, dziś pamięć o tych, których nie ma. W szczerym polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pomógł mi. Dziękuję bardzo. Jury kulinarne, bardzo proszę się przedstawić tutaj naszym widzom. Jak jury kulinarne, to je normalnie, tak? To może panowie? Piotr Szczepański. Sobie panek Sławomir. Elżbieta Fabczak. No niektórych to znam dobrze. Sobie panków innych. Chyba wszystkich pan dobrze. I proszę panu, proszę państwa, co my tutaj mamy? I naleweczki są, tak? Jakieś tutaj z 6 gatunków albo i więcej, 8. I ciasta, tak? Ciasta i dania. I dania. O, i to jest to najlepsze. W konkurencji weźmie udział 3 zawodników, 2 mężczyzn i 1 kobieta z każdej z drużyny. Zawodnicy ruszają na gwizdek sędziego, biegną po wyznaczonym torze na nartach, okrążają pachołek i wyracają na start. Doping, doping, doping! Dobrze, 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 dobrze. Równo, równo. Nie za ostro, nie za ostro. Dobre, dobre. Dobrze, ścisk dobry, oj dobry. Od razu widać, kto dobry w łóżku. Kucharka.
mam czasu, nie mam czasu. Adam, tak delikatnie. Jaki czas? 2.07 na razie najlepszy. Dobrze, 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 dobrze. Brawo. Obiekt ile waży? Obiekt ile waży? 160. Zapomniała. Dobrze. Dziękujemy bardzo. Druga pani niepotrzebna, bo jedna pani. Dawaj, mamo! Renia, Renia! Dawaj! No. Yeah.
gotowi? Tak! Uwaga! Start! Stop! Stop! Kto ma daje do tego, do startu? Zaśpiewać a cappella, to znaczy bez podkładu, wierzcie mi. A druga, że naprawdę trzeba dopingować. Tu pani wójt lepiej dopingowała czasami od was. Należy naprawdę wspierać tych ludzi, bo to jest wielka odwaga wejść na scenę. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Że użyczyłeś nam tej wspaniałej łąki, tak naprawdę wszyscy mówimy, że to jest wspaniałe miejsce, żeby w przyszłości tu zrobić dożynki. Myślę, że pozwolisz. Musisz się zastanowić. Za ile? I o to chodzi. To jest nasze pokolenie. Gdzieśmy razem zaczynali. Dziękuję ci bardzo za to, że przez telefon sprawę z tobą to załatwiłam. O matko! Trzecie miejsce, królowie tamtego roku. Szczebula zapraszamy! Łączna ilość punktów 56, konkurs kulinarny 20, konkurencje sprawnościowe 27, konkurencja muzyczna 9. Chodźcie bliżej, Mateusz. Brawo, chodźcie Szczebula, szybciej! I teraz zostań jeszcze tu ze mną, bo jako poprzedni król będziesz ze mną tutaj honorował. Proszę państwa, wspaniałe trzecie miejsce, dyplom, statuetka, nagroda pieniężna 700 zł. Pani kapitan, dziękujemy. Dziękujemy. Mamy nie statuetka, tylko jest puchar. Gratulujemy, gratulujemy. Drugie miejsce. Aleluja, Wiśniew! Drugie miejsce, Wiśniew! Zapraszamy na scenę, Wiśniew! Kochani, Wiśniew dwukrotnie na 4 razy wygrał ten turniej. Nie mogą ciągle wygrywać, ale i tak są wygranymi. Oprócz pucharu, który ustawicie sobie, w którym lokalu chcecie, a może w tym, co nowo będziemy budować, otrzymujecie dyplom, bon na 1000 zł i nagrody pocieszenia. Wszystkiego najlepszego. Gratulujemy. Wielkie brawa. Gratulujemy. Emocjonująca chwila. Ja nie wiem, tyle jeszcze drużyn, ja nie wiem, kto pierwsze miejsce. Proszę państwa,
Majonka pierwsze miejsce. Zapraszamy serdecznie na scenę. Patrzcie, zwycięzcy. Słuchajcie, najwspanialszy doping. Ich kapitan Marek Zabłocki, cała drużyna. Super. W tamtym roku jeden pan powiedział: nie ma mocnych, kamionka musi być i wygrać. I 2 punktów, 74. Konkurs kulinarny, 25. Konkurencje sprawnościowe, 39. Konkurencja muzyczna, 10. Maksymalna. Kamionka najlepsza! Wielkie brawo! Proszę państwa, brawo! Teraz szanowni zwycięzcy. Jeszcze raz powtarzam. Jak się coś sobie założy i powie: ja tak mam, miała być pogoda, jest, nie wiem jeszcze ile. I Marek, to co powiedziałeś, to się słowo w czyn przewróciło. Gratuluję. Super, że się zebraliście. Widzicie, że można i wcale nie jest to trudno. Jest integracja, jest zabawa, a ten wałek to dzisiaj świetnie u was się. Pani kapitan Ula ode mnie talon i pani sołtys ode mnie otrzymuje dyplom i pan wójt wręcza nagrody pocieszenia. A jeszcze uścisk dłoni dla was wszystkich. Dzięki, super jesteście. Naprawdę ekstra. Król turnieju Sołec 2017, berło i wspaniałą koronę z diamentami przekazuje... Z diamentami. Przekazuje pani sołtys sąsiadce. Andrzej, ja rozumiem, że cię serce boli, bo ty jesteś rozdwojony tutaj. Nie będę wyjaśniała, ale myślę, że możecie naprawdę razem na waszej granicy między Kamionką a Szczebulą świętować, a ty najlepiej tej świetlicy użycz im. To będzie dobrze. Proszę, teraz panie sołtysie, królu poprzedni, klękamy, całujemy w rękę i koronujemy nową królową. I wszyscy patrzą. Berło, koronuj. I nie płacz, może wróci do ciebie ta korona. I pani sołtys teraz macha berłem do przodu daje. Wielkie brawa dla naszych zwycięzców. Bo jeszcze mamy wspaniały poczęstunek. Wszyscy uczestnicy otrzymali talony. Talony do małej gastronomii. Tam można z osobami obsługującymi te talony wykorzystać jak się chce. Naszej gminy. Brawo dla nich. To jaka ta kamionka jest? Ile mieszkańców? 100. Ze 100, a chałup? Dymów 50, tak? No to gratuluję tym bardziej, że mali jesteście, a tacy są. Dziękujemy bardzo! To jak będziecie imprezę robili, o, to wokalista jest super. Zapraszam na festiwal chleba. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.